No i wreszcie Rune Welta, który w kwalifikacjach w tej grupie był najlepszy. 131,7 punktu to była jego nota za skok kwalifikacyjny. Teraz, aby utrzymać prowadzenie, musiałby wylądować mniej więcej tak daleko, jak uczynił to Wellinger, ale skoczył bliżej norweski zawodnik. Będzie miał wyższą bonifikatę za wiatr. W przypadku Wellingera były to ledwie 0,4 punktów, w przypadku Welty 3,7, no ale to są niespełna 2 metry. W Wiśle za każdy metr za punktem K zyskują zawodnicy punkt i 0,8. Welta zatem na miejscu drugim traci w tym